Kolejny punkt naszych obrad. Projekt uchwały w trybie dwóch czytań. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków położonego w budynku mieszkalnym przy ulicy Węgierskiej nr 10 wraz ze sprzedażą ułamkową części gruntu pod budynkiem. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 504. Pierwsze czytanie referuje pani dyrektor Marta Witkowicz. Szanowni Państwo, projekt uchwały według druku 1504 dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, lokalu położonego przy ulicy Węgierskiej nr 10 o powierzchni 12 m 65 cm z przynależną do niego piwnicą o powierzchni 6 m 40 cm. Lokal oczywiście jest lokalem pustym, wymaga generalnego remontu. Cena wywoławcza została określona na kwotę 31 560 zł i ten przetarg będzie skierowany do wszystkich zainteresowanych. Dziękuję. Dziękuję. Komisja jednogłośnie wydała pozytywną opinię Mienia i Przedsiębiorczości. Mam tak dokumentacji. Czy są stanowiska innych komisji? Bardzo proszę. Nie widzę. Stanowiska klubu radnych? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. A zatem stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na dzień 12 listopada 2013 godzina 15 i ostateczny termin wprowadzenia poprawek na dzień 14 listopada bieżącego roku godzina 15.